Spójrz na te dwa identyczne diamenty. Na pierwszy rzut oka raczej nie zobaczysz różnicy, ale twoja karta kredytowa z pewnością ją odnotuje. Po lewej znajduje się diament o masie 0,9 karata, który kosztuje około 5000 dolarów. Po prawej zaś widać diament jednokaratowy, którego cena zaczyna się od 8000 dolarów. Różnica wynosi tylko około 0,02 grama, ale cena zmienia się znacznie. I oba są malutkie. Mają tylko około 6 mm średnicy. Tak, karat to nie tak dużo. To jednostka masy równa 200 mg. Jeśli chodzi o największy diament, jaki kiedykolwiek znaleziono, to ma on 3106 karatów i waży ponad 600 gramów. Przeciętna pomarańcza waży około 140 gramów, więc ten diament jest mniej więcej jak 4 pomarańcze. To diament Cullinan i został znaleziony w południowej Afryce w 1947 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwy kopalni, w której został znaleziony. W dzisiejszych czasach nie można zobaczyć jego pełnej wersji, ponieważ został pocięty na kilka kawałków. W sumie jest podzielony na 9 większych kamieni i całą masę mniejszych. Na początku XIX wieku cięcie diamentu Cullinan zostało powierzone ekspertowi od diamentów Josephowi Asherowi, szefowi Asher Diamond Company w Amsterdamie. Zespół składający się z trzech specjalistów poświęcił 8 miesięcy na zadanie przekształcenia dużego diamentu w mniejsze kamienie szlachetne, rozpoczynając swoją pracę w lutym tego samego roku. Początkowo monumentalny kamień został podzielony na 7 części, które zostały następnie pocięte, aby stworzyć 9 dużych kamieni, z których każdy nazwano Cullinan z odpowiadającą mu rzymską cyfrą od 1 do 9. Podczas pierwszej próby przecięcia diamentu Joseph Asher złamał specjalny nóż, którego przygotowanie zajęło 4 dni, nie powodując przy tym żadnych uszkodzeń diamentu. Do drugiego uderzenia użyto nowego noża, w wyniku czego diament został podzielony na 2 części. Odkrycie największego nieoszlifowanego diamentu o jakości klejnotu wywołało spekulacje i wiele tajemnic, a niektórzy sugerowali, że diament Cullinan był jedynie fragmentem znacznie większego diamentu. Twierdzono, że 4 wspaniałe kawałki zostały odłamane od większego kamienia. Pomimo wielu dyskusji i spekulacji na temat pochodzenia diamentu, nie pojawiły się żadne konkretne dowody na poparcie tych teorii. Ale czy to naprawdę największy diament, jaki kiedykolwiek znaleziono? Cóż, odpowiedź brzmi tak i nie. Rzecz w tym, że dopóki nie zostanie oszlifowany, diament wcale nie jest tak wspaniały, jak mogłoby się wydawać. Tak, rzeczywiście jest największy, ale nikt tak naprawdę nie poradziłby sobie z 600-gramowym szlifowanym diamentem. Taki gigant nie mógłby niczego ozdobić. Diament Golden Jubilee, ważący około 545 karatów, czyli około 109 gramów, jest znany jako największy szlifowany i facetowany diament na świecie, przewyższający diament Cullinan o 15,37 karata lub o 3,07 gramów. Został odkryty w 1985 roku w kopalni Premier Mine w RPA, która jest również miejscem narodzin wielu słynnych diamentów, takich jak oryginalny Cullinan. Diament Golden Jubilee był pierwotnie określany jako bezimienny brązowy. Cięcie i polerowanie diamentu stanowiło wyzwanie ze względu na jego rozmiar, powierzchnię, głębokie pęknięcia i inkluzję. Firma De Beers wykorzystała w projekcie nowe technologie cięcia, które zostały później zastosowane podczas cięcia diamentu stulecia. Po intensywnych pracach mających na celu zmniejszenie jego masy został ukończony w 1990 roku w kształcie o nazwie Fire Rose Cushion. Diament został następnie przywieziony do Tajlandii na wystawę, a później zakupiony przez tajlandzkich biznesmenów w 1995 roku. Został on podarowany królowi Bhumibolowi jako prezent z okazji jego 50. rocznicy na tronie i nazwany diamentem złotego jubileuszu. Jest obecnie prezentowany w Wielkim Pałacu Królewskim w sali tronowej w Bangkoku jako część klejnotów koronnych. Pewnego dnia, prawie 18 lat temu, filipiński rybak odkrył perłę o wielkości 0,6 metra wewnątrz gigantycznego małża w wodach w pobliżu wyspy Palawan na Filipinach. Postanowił zatrzymać ją jako talizman na szczęście, chowając ją pod łóżkiem. Niestety jego dom spłonął, ale jakimś cudem 34-kilogramowa perła przetrwała. Urzędnicy na Filipinach potwierdzili, że mierzy 66 cm długości i 30 cm szerokości i jest wyceniana na 100 milionów dolarów.
To niesamowite odkrycie przewyższa obecnego rekordzista, perłę Lao Tzu, która jest wyceniana na 35 milionów dolarów i waży mniej niż 7 kilogramów. Perła Lao Tzu została również znaleziona u wybrzeży Palawan w 1934 roku i jest obecnie prezentowana w Muzeum Ripley's Believe It or Not w Nowym Jorku. Szmaragd Bahia znany jest jako jeden z największych szmaragdów, jakie kiedykolwiek odkryto, z największym pojedynczym odłamkiem znalezionym w jego wnętrzu. Waży około 341 kg i pochodzi z Bahia w Brazylii. Kamień ten ledwo uniknął zalania podczas huraganu Katrina w 2005 roku, gdy był przechowywany w magazynie w Nowym Orleanie. Spór o własność powstał po zgłoszeniu kradzieży szmaragdu we wrześniu 2008 roku z zabezpieczonego skarbca w South El Monte w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii. Szmaragd został jednak ostatecznie odnaleziony, a sprawa zakończyła się ugodą. Chociaż wartość została oszacowana na około 400 milionów dolarów, jego realna cena jest nadal nieznana. Kilka lat temu firma ze Sri Lanki zajmująca się kamieniami szlachetnymi poinformowała o odkryciu największego na świecie pojedynczego naturalnego niebieskiego szafiru ważącego 310 kg. Zobaczmy, jaką biżuterię można wykonać z tego kamienia. Niebieski szafir o tak gigantycznej wadze mógłby zostać przekształcony w 1 549 016 jednokaratowych kamieni zdobiących pierścionki zaręczynowe. Właściciele zamierzali zlicytować ten kamień szlachetny po jego oficjalnej wycenie. Instytut Gemmologiczny w Ratnapurze, który początkowo był właścicielem klejnotu, odrzucił ofertę ponad miliona dolarów od potencjalnego nabywcy z Bliskiego Wschodu. Oszacowano, że rzeczywista wartość klejnotu wynosiła około 100 milionów dolarów. Odkrycie surowego topazu Eldorado w 1985 roku w Minas Gerais w Brazylii było znaczącym wydarzeniem, ponieważ surowy kamień ważył aż 37 kg. Jednak po cięciu i polerowaniu gotowy kamień szlachetny ważył zaledwie 6,2 kg, co oznaczało utratę 83% pierwotnej wagi. Ta drastyczna redukcja masy była spowodowana przede wszystkim usunięciem z surowego kamienia materiału o jakości innej niż szlachetna w celu stworzenia wysokiej jakości produktu o doskonałym szlifie, kolorze i przejrzystości. Produktem końcowym był oszałamiający facetowany topaz o doskonałym szmaragdowym szlifie, dobrej przejrzystości i pożądanym żółtawo-brązowym kolorze. Ważący 31 tysięcy karatów gotowy kamień stał się największym facetowanym topazem i kamieniem szlachetnym na świecie. Od tego czasu nazwa Eldorado jest używana metaforycznie do opisania miejsca, w którym można szybko osiągnąć bogactwo. Dodatkowo nazwa ta jest kojarzona z hrabstwem Eldorado w Kalifornii i różnymi innymi miastami w całych Stanach Zjednoczonych. Termin ten symbolizuje również coś, czego poszukujemy, mimo że jest nieuchwytne lub niemożliwe do znalezienia. Rubin o wadze 55,22 karata został niedawno sprzedany na aukcji za rekordową kwotę ponad 34 milionów dolarów, co czyni go największym i najdroższym rubinem sprzedanym w ten sposób. Klejnot został odkryty w Mozambiku i nazwano go Estrela de Fura, co po portugalsku oznacza Gwiazda Fury. Dom aukcyjny Sotheby's, który zajmował się sprzedażą, opisał rubin jako niezwykle rzadki i bardzo znaczący w świecie kamieni szlachetnych. Podczas gdy diamenty zazwyczaj dominują w rekordowej sprzedaży kamieni szlachetnych, rubiny są również wysoko cenione ze względu na ich rzadkość i wartość. Poprzedni rekord dla rubinu sprzedanego na aukcji został ustanowiony przez Sunrise Ruby w 2015 roku. Jest to kamień o masie 25,59 karata pochodzący z Myanmar, który osiągnął cenę 33 milionów dolarów. Estrela de Fura była pierwotnie 100-karatowym surowym kamieniem, co czyni go największym rubinem o jakości klejnotu, jaki kiedykolwiek znaleziono. Przed wystawieniem na aukcję został starannie przycięty i wypolerowany, aby poprawić jego kolor i blask.